Witajcie, kolejny czas na fit. Dzisiaj ćwiczenia na plecy i barki. Kombinacja dwóch ćwiczeń, wioskowanie i unoszenie ramion bokiem na barki. Sandra pokaże. Ustawiamy ciało w takiej pozycji pioru, czyli tak, nogi na szerokość bioder, kolana nie wychodzą poza linię palcy. Ważne jest to, żeby plecy nie były zaokrąglone, się łopatki ściągnięte lekko do osi kręgosłupa. To, co jest najważniejsze, przyciągnięte, mocno napięte mięśnie brzucha. Pierwsze ćwiczenie to są wiosła. Przyciągamy, ściągamy łopatki. Drugie ćwiczenie to jest unoszenie ramion w bok. Pracują barki, mięśnie ramienne. Bardzo ładnie kombinacja się komponuje. Tutaj możemy równocześnie ćwiczyć i plecy, i w napięciu izometrycznym. Dodatkowo najszerszym grzbietu ramiona barki. Pamiętajmy o tym, żeby przy tym ćwiczeniu, w momencie, kiedy jesteśmy w pozycji tego pioruna, żeby nie przyciągać brody zbyt do szyi i nie odchylać głowy w tył, tylko żeby trzymać kręgosłup szyjny w pozycji neutralnej. To jest kombinacja dwóch ćwiczeń. Jeżeli mamy lekkie obciążenia, robimy sobie 3-4 serie, między 12-15 powtórzeń. Natomiast jak weźmiemy więcej, to nie będziemy w stanie więcej zrobić powtórzeń, więc w tym momencie można zrobić albo do granicy wytrzymałości, ale to jest taka propozycja w kombinacji raczej body shaper, także myślę, że 12-15 powtórzeń to będzie maks. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że udało nam się Was zainspirować, zachęcić do ćwiczeń i będziecie z tego korzystać, z tej techniki, z tych propozycji, które Wam przedstawiliśmy. Myślę, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Sandra, mega fajna współpraca i wspólnie spędzony czas. Powiedz coś może Ty też wreszcie. Dziękuję bardzo. Ja też zachęcam Państwa do aktywności fizycznej. Pamiętajcie, że ruch to przede wszystkim Wasze zdrowie, więc małym kosztem możecie zadbać o nie, także działajcie w domu. Pokazaliśmy Wam kilka super ćwiczeń, gdzie naprawdę nie musicie wychodzić z domu, żeby je zrobić. Także zachęcamy i do zobaczenia.